Rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli. W Suwałkach normalnie pracują wszystkie przedszkola, nawet te, które funkcjonują w strukturach szkolnych, jak chociażby to przy szkole podstawowej numer 2. Jednak w żadnej z suwalskich podstawówek nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Podobnie jest w szkołach ponadgimnazjalnych. Tutaj jednak wyjątkiem jest pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej i zespół szkół technicznych. W zazwyczaj pełnych gwaru szkołach panuje cisza. Do szkoły przyszło około 15 dzieci i w tej chwili od 9 udały się do Muzeum Okręgowego w Suwałkach na zajęcia muzealne. Najpierw zwiedzą wystawę, a później pójdą do Muzeum Marii Konopnickiej na zajęcia. Pracują nauczyciele WF-u, pracują panie ze świetlicy, także potem będą miały zajęcia sportowe i zgodnie z planem lekcji wrócą do domu. Te dzieci, które przebywają w świetlicy, do godziny 17 świetlica jeszcze. W tej szkole przystąpiło 42 nauczycieli do akcji strajkowej. Z pozostałej 19 10 jest na urlopach zdrowotnych lub długoterminowych zwolnieniach lekarskich. Nie przyłączyło się do strajku 9 nauczycieli i to na ich barkach spoczywa opieka nad uczniami. Ponad 40 pozostałych przyszła do pracy, jednak nie stanęli przy tablicach. Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami przystąpiliśmy do strajku, gdyż chcemy w ten sposób wyrazić nasz sprzeciw wobec tego, co się dzieje w naszej edukacji. Chcę też zaznaczyć, że wszyscy jesteśmy tu nauczycielami z pasją. Bardzo kochamy naszą pracę, nasze dzieci i mamy nadzieję, że w związku z tym rząd dojdzie z nami do porozumienia, odpowie na nasze postulaty i strajk się wtedy zakończy. Na razie jesteśmy tutaj, bo nie wyobrażamy sobie, żebyśmy jakby inaczej mogli się zachować. Mówimy, że wszystkie dzieci i młodzież, która przybyła do szkół, są pod opieką tych pedagogów, dyrekcji szkół, pracowników szkół otoczone, więc to bezpieczeństwo i opieka, jeżeli chodzi o dzieci, jest właściwa. Nie mamy na razie żadnych sygnałów od dyrektorów, żeby potrzebowali naszego dodatkowego wsparcia. To dzisiaj wygląda w ten sposób. Jak będzie wyglądało jutro? To jest bardzo dynamiczne i tutaj myślę, że każda godzina i każdy dzień będzie nam przynosił nowe informacje. Zarówno wiceprezydent Ewa Sidorek, dyrektorzy, jak i sami nauczyciele nie chcą odpowiadać na pytanie, jak długo będą strajkować. Protestujący mają jednak istotną obawę. Za każdy dzień strajku mogą nie dostać wynagrodzenia. Ich obawy znajdują potwierdzenie w stanowisku suwalskiego samorządu. Karta nauczyciela, prawo oświatowe dokładnie mówi, kiedy pracownik otrzymuje wynagrodzenie. I za nauczyciel ma płacone z góry. Jako miasto my pieniądze przekazaliśmy do szkół, natomiast dyrektor jest płatnikiem i dyrektor będzie musiał tutaj dokonać analizy i nie znam takiego przepisu, który mówi, że nauczyciel za strajk może otrzymać wynagrodzenie. Oczywiście podlega ubezpieczeniu i wszystkie te kwestie pochodne podlegają tutaj tym finansowym weryfikacjom, natomiast nauczyciel za strajk wynagrodzenia nie powinien dostać, tak mówi prawo, nie może dostać. Jeżeli dyrektor uzna, że pieniądze z urzędu dostał, myśmy pełną pulę za wynagrodzenie nauczycielom przekazali, takie jest prawo. Ja próbowałam tutaj szukać też różnych rozwiązań, analizowaliśmy kwestię prawną bardzo dokładnie i prawo mówi bardzo dokładnie, kiedy otrzymujemy wynagrodzenie za swoją pracę, a kiedy nam to wynagrodzenie nie przysługuje. I nie chciałabym w żaden sposób tutaj wprowadzać kogokolwiek w błąd i deklarować, że my uważamy jako Urząd Miasta, że nauczyciele powinni dostać wynagrodzenie za czas strajku, bo wiemy, co o tym stanowi prawo. A nie chciałabym też z kolei powodować taką sytuację, że dyrektor, który za te działania jednak to wynagrodzenie przekaże, nie zweryfikuje tego, to jednak pamiętajmy, że to jest dyscyplina finansów publicznych. Twarde prawo, ale prawo, które może skłonić nauczycieli do przerwania akcji protestacyjnej. Czy protest zakończy się przed okresem egzaminacyjnym? Trudno zgadnąć. Dlatego bardzo wielu rodziców najbardziej obawia się, że w najbliższą środę nie uda się skompletować komisji egzaminacyjnych. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia z tej strony, ponieważ egzaminy piszemy na sali gimnastycznej.
publicznej mamy setkę uczniów, którzy przystępują do egzaminu i dla tej setki uczniów jestem w stanie zapewnić komisję. Wątpliwości jednak nie dają spokoju Ewie Sidorek, odpowiedzialnej za suwalską oświatę. Może być tak, że jutro dowiemy się o innej grupie, liczbie i tak naprawdę to jest sprawa bardzo, bardzo dynamiczna. A to dopiero początek powszechnej sesji egzaminacyjnej. Zaraz po gimnazjalistach, których sesję zaplanowano na dni od 10 do 12 kwietnia, w dniach 15-17 kwietnia do egzaminów powinni przystąpić ośmioklasiści. Od 6 do 23 maja powinien odbyć się największy i najdłuższy cykl, egzamin maturalny. Mam nadzieję, że te rozmowy, które wczoraj zostały przerwane, które no nie przyniosły za dużego jednak skutku, to będą kontynuowane, bo widzę, że determinacja nauczycieli jest naprawdę bardzo duża.